Na program zaprasza Tarnów. Polski biegun ciepła. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj na tarnowskiej Starówce, na tarnowskim rynku, nie bez kozery zwanym perłą polskiego renesansu. Wystarczy rozejrzeć się wokół, zobaczyć, jak wspaniała otacza nas architektura. Takiej architektury jak tutaj, w Tarnowie, na tarnowskiej Starówce, próżno szukać gdziekolwiek indziej w Polsce. Drodzy Państwo, Tarnów to poza wszystkim innym także polski biegun ciepła. Polski biegun ciepła w sensie dosłownym, bo są tu notowane najwyższe w kraju temperatury, ale także w sensie metaforycznym, bo są tu ciepli ludzie, ciepli emocjonalnie, emanujący dobrym duchem, jak między innymi będący tutaj razem ze mną dzisiaj kustosz Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Oprócz tego, że jesteśmy w ciepłym mieście, jesteśmy oczywiście w perle renesansu, jak już mówiłem wcześniej. XVI-wieczna architektura, która nas otacza, to rzecz wyjątkowa w skali Polski. Powiedzmy parę słów o takich najbardziej interesujących miejscach w naszym mieście. Można powiedzieć, że były takie dwa okresy w historii nowożytnej Tarnowa, kiedy ten Tarnów rzeczywiście, tak jak pan powiedział, się najbardziej rozwijał. To był wiek XVI i wiek XIX, ale mamy mówić o wieku XVI. Otóż w pierwszej połowie XVI wieku dziedzicem Tarnowa, czyli właścicielem miasta, był wybitny mąż stanu i dowódca wojskowy, hetman wielki koronny Jan Tarnowski. I między innymi za jego czasów zostały wybudowane takie kamienice, jak choćby kamienica Mikołajowskich, niedaleko kościoła kolegiackiego ówczesnego i dzisiejszego kościoła katedralnego. Prawdopodobnie przebudowany był ratusz w tym okresie czasu. No i powstało kilka kamienic wokół tarnowskiego rynku. Kamienica Mikołajowska to ta, którą przed chwilą tutaj mieliśmy okazję zobaczyć, tak, w tle, jest pod to której wyruszyliśmy. Najstarszy datowany dom w Tarnowie z 1524 roku. Oczywiście dom prywatny, świecki, a nie budowle sakralne. Spacerując z urokliwymi uliczkami Starego Miasta, dotarliśmy na rynek i do jego centralnego punktu, czyli do ratusza. To najbardziej reprezentacyjny budynek chyba w naszym mieście. Tak, no to siedziba Rady Miejskiej, stąd nazwa właśnie ratusz. Ale również na parterze ratusza była witnica. Witnica to można powiedzieć była taka zbiorowa restauracja dla dawnych mieszkańców miasta Tarnowa. A można było się napić piwa, można było coś zjeść i kupić najpotrzebniejsze rzeczy. Czyli można powiedzieć, że oprócz tego, że była to siedziba Rady Miejskiej i Sądu Wójtowsko-Ławniczego, to również w ratuszu znajdowała się, no, na język dzisiejszy tłumacząc, ówczesna restauracja. Zakończyliśmy naszą renesansową wędrówkę, a właściwie wędrówkę po renesansowym Tarnowie przed kamienicami mieszczańskimi. Ta, która jest bezpośrednio za nami, zamieszkana była przez Szkotów, którzy zajmowali się handlem nietypowymi jak na te czasy towarami. Tak, przybyli do Tarnowa w końcu XVI wieku, sprowadził ich książę Konstanty Ostrogski i zajmowali się właśnie handlem towarami egzotycznymi. A więc sprowadzali wina portugalskie, węgierskie i różnego rodzaju owoce i przyprawy, zwłaszcza przyprawy, które w XVI wieku były używane, no, przez bogatych mieszczan w sposób, że tak powiem, nadmierny. Czyli nie było wtedy sposobów konserwacji żywności takich jak lodówki czy zamrażanie pożywienia. Wobec tego solono i przyprawiano pieprzem, żeby zapachu nie było czuć, już nieświeżego. Dzięki Kolumbowi, który już w międzyczasie zdążył odkryć Amerykę i przywieźć to, co miał do przywiezienia, jeśli chodzi o przyprawy i potrawy, mogły być tak konserwowane, jak mówisz. Myślę, że oczywiście nie wyczerpaliśmy w żaden sposób tematu Tarnowa renesansowego. Teraz idziemy coś ugotować. W nagrodę za twoją piękną opowieść zapraszamy cię bardzo serdecznie na degustację tego, co ugotujemy. XVI-wiecznego pysznego jedzenia à la Hetman Tarnowski. Menu jeszcze nie zdradzę, wkrótce zobaczycie na własne oczy. I myślę, że możemy się zapowiedzieć na kolejną wędrówkę po Tarnowie, też jeszcze być może renesansowym, a może jakimś późniejszym. Tak, pijąc zdrowie hetmana Jana Tarnowskiego i księcia Ostrogskiego. Dziękuję. Jeśli kuchnia renesansowego Tarnowa, to przede wszystkim kuchnia Jana Hetmana Tarnowskiego, wielkiego kreatora nie tylko znakomitych zwycięstw polskiej armii epoki Jagiellonów czy polityki zagranicznej tamtych czasów, ale przede wszystkim kreatora znakomitego i dobrego smaku.
A co jadał Jan Hetman Tarnowski? Ano jadał dokładnie to samo, co jadano na dworach szlacheckich, magnackich czy dworskich XVI-wiecznej Polski. Więc przede wszystkim mięsiwa, zarówno pieczyste, jak i potrawki. Ale myliłby się ktoś, kto myślałby, że to była kuchnia ciężka, tłusta, nieprzyjemna, czy wręcz jakaś niesmaczna. Dokładnie przeciwnie. Do mięsa dodawano dużo owoców, bardzo dużo przypraw, szczególnie korzennych. Używano do duszenia wina czy piwa. My zresztą dzisiaj Państwu taką potrawę pokażemy. Żeberka Jana Hetmana Tarnowskiego to przede wszystkim znakomite połączenie żeberek, to jest jakby oczywiste, z bardzo intensywnym, gęstym i sympatycznym sosem owocowo-korzennym. Potrawa jest prosta tak naprawdę, wcale nie trzeba do nich jakichś skomplikowanych umiejętności. Myślę, że w godzinę możemy się z nim ogarnąć. Bierzmy się zatem do roboty. Pierwsza sprawa, którą robimy, to po prostu gotujemy żeberka pokrojone wcześniej, oczywiście i oczyszczone na takie sympatyczne kawałeczki z kostką w wywarze. A wywar robimy, jak mówiłem, z korzeni, a więc przede wszystkim ziarna pieprzu, ziele angielskie, liść laurowy, goździki i oczywiście sól. Goździki powodują, że kapitalnie pachnie nam ten wywar. Pierwszy etap mamy za sobą. Przechodzimy do robienia sosu. A sos będzie znakomity. Znakomity, bo znakomite składniki. Czerwone wino, w którym ugotują się nam suszone morele i rodzynki. I to jest pierwszy etap. A w międzyczasie, jak one się będą nam gotowały, ucieramy cukier z musztardą, najlepiej sarebską, z czosnkiem i z przyprawami korzennymi, czyli z gałką muszkatołową i imbirem. Troszkę to dopieprzymy, wymieszamy i potem ten znakomity sos obejmie nam żeberka Jana Hetmana Tarnowskiego i będą pyszne. Sos nam pięknie pyrkocze, a dokładnie rzecz biorąc w czerwonym, wytrawnym winie kąpią się morele i rodzynki. Został jeszcze ostatni element sosu, a więc jego treść, którą ucieraliśmy tu przed chwilą. Owoce trochę się pogotują, my za chwilę dodamy ten przecier i mamy temat sosu zamknięty. Z czym w renesansowej kuchni podawano mięsa? Przede wszystkim z kaszą. Kasza była w ogóle podstawą diety. Nawet nie musiało być mięs, ale musiała być kasza. Kasza, czyli krupa, czyli jagło, to była podstawa wyżywienia renesansowej Polski. I my też podamy nasze żeberka Jana Hetmana Tarnowskiego właśnie z kaszą. A dokładnie rzecz biorąc, będzie to kasza jęczmienna, z suszonymi śliwkami, z masełkiem i z miodem, a więc prawdziwy cymes. Robi się to szybciutko, jedna część kaszy, dwie części wody, kasza nam wchłonie wodę, wtedy okrasimy ją masłem i dodamy do niej ugotowane wcześniej śliwki, takie, żeby były mięciutkie. Okrasimy to miodem, wymieszamy i mamy znakomity garnitur do żeberek Jana Hetmana Tarnowskiego.
odsyłajmy nasze kulinarne zamieszanie. Żeberka kończą się gotować, kasza pięknie nam pęcznieje, nabrzmiałe winem, które się ślicznie zredukowało, morele i rodzynki, śliwki wędzone, suszone, w tej chwili nam się zaczynają gotować. Możemy dokończyć zupełnie spokojnie sos. Pamiętacie, że mamy tutaj przecier, jak gdyby treść tego sosu z utartą z wielu sympatycznych składników. Teraz je dorzucamy do sosu. Zobaczymy, czy trzeba będzie coś jeszcze dodać, czy już nie. Posmakujemy, bo wszystkiego trzeba spróbować, zanim to wydamy. Kosztujemy troszkę tego sosu. Wyborny, ale bardzo esencjonalny. Myślę, że wypadałoby do niego dodać troszeczkę wody. Jeszcze troszkę go podgotować. I będzie wtedy idealny, zarówno jeśli chodzi o smak, jak i konsystencję, oczywiście wygląd. Żeberka ugotowały się, są kruchutkie, mięciutkie. Gotowały się co prawda trochę dłużej niż mówiliśmy na początku, bo tak naprawdę godzina z hakiem. I są pyszne. Wystarczy jeszcze ściągnąć z nich kostkę. Schodzi, jak widzicie, bardzo mięciutko, w bardzo sympatyczny sposób. I tak naprawdę żeberka Jana Hetmana Tarnowskiego mamy gotowe. Oskurowane żeberka, że nie tyle oskurowane, ile wykoszczone, wrzucamy do sosu i czekamy na kaszę i możemy oddawać się radościom podniebienia. Szlacheckim, renesansowym. Żeberka po starannym przemieszaniu możemy dać jeszcze sekundkę na gaz, przykryć, ale dosłownie na chwilę, żeby nasiąknęły tym sosem i będą gotowe do wydania. Ostatni akord. Na tym etapie gotowanie jest zawsze najgorzej, bo trudno się mówi, kubki smakowe pracują. Wykańczamy kaszę, czyli dodatek do żeberek Jana Hetmana Tarnowskiego. Kasza ugotowana, elegancko napęczniała wodą. Dodajemy do niej masełka, żeby miała taki fajny, aksamitny posmak. Mieszamy starannie. Dodajemy razem z wywarem, w którym się, czyli z wodą, w którym się nam tu ładnie wygotowała, śliwki. Mieszamy. Dodajemy trochę miodu do osłody. I dla kontrastu smakowego trochę pieprzu. Mieszamy. I kaszę mamy gotową. Kilka godzin ciężkiej charowy, ciężkiej pracy za nami. Myślę, że zasłużyłem co najmniej na medal Jana Hetmana Tarnowskiego, a przynajmniej stanowisko na jego dworze, jakiegoś nadwornego kucharza. Ale za to namęczyliśmy się, ale za to mamy naprawdę fajne potrawy gotowe. Dokładnie żeberka Jana Hetmana Tarnowskiego z kaszą, ze śliwami, miodem i masłem. Pozwólcie, że nałożę sobie kawałek i skosztujemy. Nałożę sobie zacną porcję, bo się należy, raz jako kucharzowi, a dwa jako wojowi. Troszkę sosu i kasza. Myślę, że wygląda to rzeczywiście szlachecko. I to już koniec zmagań z naszym renesansowym menu z żeberkami Jana Hetmana Tarnowskiego z pyszną kaszą. Mam nadzieję, że jak sobie zrobicie takie potrawy w domu, będą Wam smakowały, ale na pewno bardziej będą Wam smakowały w Tarnowie, gdzie serdecznie na nasze menu renesansowe zapraszam. Do zobaczenia.